Cryptomasters przedstawiają. Witam wszystkich, Karol z tej strony. Jak pewnie już wiesz, jestem odpowiedzialny za wrzucanie research projektów na tym kanale na polecenie ekipy Instytutu Kryptografii oraz Cryptomasters. Nie są to przedpłacone filmy, nie namawiam nikogo do kupna, wyrażam tylko i wyłącznie swoje prywatne zdanie na temat badanego projektu i na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Jak masz jakiś ciekawy projekt i chcesz, żebym zrobił jego research, to zostaw jego nazwę w komentarzu pod filmem, a może w przyszłości nagram film na jego temat. Tak samo z pytaniami. Jeżeli masz jakieś pytania do wrzucanych przeze mnie filmów, to śmiało pisz się w komentarzu. Jeżeli nie widziałeś poprzednich moich filmów, to zapraszam Cię do oglądnięcia. Wydaje mi się, że wynajduje bardzo ciekawe projekty. Na początek musisz zapamiętać, że wszystkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy i tym podobne, znajdujące się w filmie, nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonywania konkretnej decyzji inwestycyjnej. Nie jest to porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Oraz przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zachęcam do zrobienia własnego researchu. Dzisiaj chciałem Wam pokazać projekt Piwix. Miałem nie robić research typowych kryptowalut, a już na pewno nie private coinów, bo po prostu sam w nie nie wierzę. To znaczy nie wierzę, że one będą miały globalny zasięg za 10 czy 20 lat, a private coiny są i będą pierwszy w kolejce pod rządów. Ale po namowie kolegi zdecydowałem się zrobić research Piwix. Jest to kryptowaluta typu private coin, służąca oczywiście do płatności. Piwix powstał w 2016 roku pod nazwą Darknet. A w 2017 roku przeszedł rebranding i zmienili nazwę na Piwix. Nazwa ta nie jest przypadkowa, jest to skrót od Private Instant Verified Transaction i generalnie znacznie różni się od macierzystego Darknetu. Piwix jest forkiem Dasha, a jak wiadomo, Dash jest forkiem Litecoina, a Litecoin forkiem Bitcoina. Piwix i Dash są podobne do siebie, ale nie są identyczne. Projekt Piwix to licencjonowana z otwartym kodem źródłowym zdecentralizowana kryptowaluta oparta na blockchain, skupiająca się na osiąganiu zmienności, prywatności transakcji, zarządzania społecznościami, skalowalności sieci i wykorzystanie w rzeczywistym świecie, aby stać się jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie globalnie akceptowanych walut cyfrowych online. W dużym skrócie można go opisać jako szybka, tania i prywatna kryptowaluta. Piwix generuje kolejny blok co minutę, ale kolejne możemy wysyłać na trzy sposoby. Całkowicie za darmo i pierwsze potwierdzenie transakcji będzie na następnym bloku. Drugi sposób to zapłacić rekomendowaną opłatę w wysokości 1,10 tysięcznej Piwix i transakcja będzie zatwierdzona za około minutę. Lub zapłacić opłatę w wysokości 1 setna Piwix i transakcja będzie natychmiastowa poprzez SwiftX, czyli natychmiastowe potwierdzenie transakcji w masternodach. Jest to praktycznie to, to samo co Instant send w Dash. Przy obecnej cenie Piwix, jaka jest sam 72 centy. To praktycznie żadne opłaty. No faktycznie, stania i szybka, a teraz przejdźmy do prywatności. Po pierwsze, każdy w dowolnym miejscu na świecie może utworzyć nowy portfel PWIX na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. A portfel PIWIX nigdy nie poprosi Cię o podanie żadnych danych osobowych. Po drugie, nie musisz podawać żadnych danych do stekowania czy budowania masternodów. Następnie, brak możliwości zobaczenia transakcji czy salda Twojego portfela przez eksplorator bloków poprzez jeden z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych systemów do zachowania absolutnej prywatności i anonimowości w sieci blockchain. A jak on działa, opowiem o tym za chwilę. Następnie prywatne nagrody. Możesz stakeować ZPIV i otrzymywać nagrody w ZPIV i tylko ty będziesz wiedział ile monet stakeujesz i jakie nagrody otrzymujesz. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu w 2018 roku Zero Coin Proof of Stake. Weźmy pod uwagę, że jest to pierwszy i chyba jedyny projekt Proof of Stake z protokołem Zero Coin. I ostatnia cecha prywatności Wkrótce ma zostać uruchomiona dedykowana, zdecentralizowana giełda Zdex, która będzie wykorzystywać ZPIF. Będzie na niej można kupić np. BTC za ZPIF. Ta giełda to projekt innej firmy, nie tworzą ją twórcy Piwix. Wróćmy zatem do systemu prywatności, o którym mówiłem wcześniej, jakim jest Zero Knowledge Proof. Na Wikipedii jest to dosyć obszernie opisane, ale w dużym skrócie mogę powiedzieć, że jeżeli na przykład ty chcesz wysłać mi 100 coinów Piwix, to tak naprawdę wysyłasz mi tylko potwierdzenie, taki dowód, że tyle coinów masz i tyle coinów chcesz mi wysłać, a twoje coiny są mieszane na portfelach w oparciu o Coin Joint z różnymi ulepszeniami, czyli tak naprawdę ja nie dostanę twoich monet, tylko jakieś inne losowo wybrane z tak zwanej maszyny losującej i ja w tym momencie nie mam żadnych informacji o twoim portfelu. Jest to podobny sposób, jaki wykorzystuje Zcoin lub Zcash, z tym, że coiny tak naprawdę nie wędrują do ciebie na portfel, przez co nie ma historii wędrówki tych monet. Przed chwilą wspomniałem o ZPIF, a teraz wytłumaczę, co to dokładnie jest. Po pierwsze, nasuwa się pytanie, czy PIF i ZPIF to to samo. I tak, i nie. W projekcie PIVX są dwa tokeny. Dwa coiny, PIF i ZPIF. Tu wszędzie jest napisane PIF, ale na giełdach i tak jest oznaczane jako PIVX. PIF jest to normalny token, który możemy kupić właśnie na giełdach. A ZPIF jest to token prywatny na portfelach PIVIX Core Wallet. Jeden ZPIF zawsze jest równy jeden PIF. Ale ZPIF ma różne rozmiary. Tak jak na przykład mamy banknoty 10-20 lub 50 złotowe. Czyli możesz wymienić 10 tokenów PIF na jeden token ZPIF o wartości 10 tokenów PIF. Na portfelu PIVIX Core Wallet możesz przekonwertować PIF na ZPIF. Wtedy twoje PIF wędrują do akumulatora, czyli są tak naprawdę spalane, a ty dostajesz dodrukowane ZPIF. ZPIF natomiast możesz stakować i w nich otrzymywać opłatę. Nikt nie wie, ile stake'ujesz i ile otrzymujesz nagrody. Jeżeli chcesz wykonać prywatną transakcję, to wysyłasz ZPIF na inny portfel. W locie ZPIF jest spalany, a odbiorca otrzymuje nowo wygenerowane PIF, które w żaden sposób nie są powiązane z tobą. Tu jest praktycznie 100% prywatności i anonimowości, bo odbiorca dostaje tak naprawdę nowe tokeny, nowo dodrukowane tokeny, które nie mają żadnej historii przesyłania. I tu taka ciekawostka, a zarazem wielki kamień milowy projektu oraz kryptoświata. W dniu 20 sierpnia 2018 roku Piwix osiągnął ponad 10 milionów Piw przekonwertowanych na ZPiw, co stanowi prawie 20% jego zasobów monet. Czyni to go największym anonimowym coinem w użytku. Myślę, że tyle na temat projektu. Przejdźmy zatem do tokena, jakim jest właśnie Piwix. Aktualna jego cena wynosi prawie 73 centy i jest on na niecałym 4% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Market Cap projektu 41,5 miliona, dzienny wolumen to 951 tysięcy dolarów oraz ilość monet w obiegu tu jest 56 milionów, ale Piwix ma 60, ponad 60 milionów tokenów w obiegu aktualnie. Piwix możemy kupić na większości znanych nam giełd, na Binance, u BitBitrex. Ostatnio wszedł na KuCoin, LiveCoin i Obit BitCamp, także nie ma problemu z zakupem coinów Piwix w parze z, głównie z BTC i ETH. Jest on aktualnie na 142 miejscu w rankingu według market capu. All time high wynosi prawie 15 dolarów, a najniższa cena to lekko ponad 40 tysięczne dolara. Jest to cena z lutego 2016 roku. Jak popatrzymy na wykres Piwix, to generalnie niczym on się nie różni od innych kryptowalut czy tokenów. Początki były grubo poniżej dolara, później bańka w 2017 roku i bessa, która trwa, powiedzmy, tutaj do początku tego roku. O ICO projektu nie ma co opowiadać, bo ten projekt był i jest finansowany z prywatnych funduszy. Nie było ICO i jak dla mnie jest to bardzo duży plus tego projektu. Przez pierwsze 6 miesięcy każdy mógł kopać. Wtedy jeszcze był konsensus proof of work. Zespół również kopał monety i z wykopanych zbudowali masternody na potrzeby działania sieci. Piwix nie ma Max Supply, a nowe coiny powstają co minutę, co oznacza inflację. Ale zasadniczą różnicą z Bitcoinem jest to, że w Bitcoinie opłaty transakcyjne trafiają do kopaczy, a w Piwix są one spalane, czyli tak naprawdę nikt ich nie dostaje. Jak to może wyglądać w praktyce? Popatrzcie tutaj. Aktualnie nowy blok powstaje średnio co 55 sekund. Za każdy wygenerowany blok powstaje 5 nowych monet Piwix, a aktualna inflacja to około 4%. Ale im więcej ludzi będzie używać PiWix lub Piwix, tym więcej będzie spalanych opłat transakcyjnych, i finalnie może dojść do takiej sytuacji, że więcej monet będzie spalanych niż wydobywanych, i wtedy będzie deflacja. A co za tym idzie? Monet będzie coraz mniej, więcej ludzi będzie chciało używać Piwix, to cena jego będzie znacznie rosła. Tutaj też znalazłem kalkulator do liczenia nagród, dywidend, jakie będziesz otrzymywał ze stajkowania monet. I tak, zakup na przykład 1000 coinów Piwix przy obecnej cenie wydasz 722 dolary. A zysk roczny będzie na poziomie prawie 10%, biorąc pod uwagę, że cena piwiks za rok będzie taka jak dzisiaj, czyli 72 centy. Powiem szczerze, że dosyć dobre dywidendy można otrzymywać. Weź pod uwagę, że jak cena piwiks urośnie powiedzmy o 50% przez rok i będzie wynosiła 1,44 44, to po roku będziesz miał 99 piwiks więcej, co da ci 142 dolary zysku z samego stajkowania. Moim zdaniem warto mieć w swoim portfolio projekty, z których otrzymujemy dywidendy. Po pierwsze, podczas spadków cen zmniejszają one naszą stratę, a podczas wzrostów mogą znacznie powiększyć zyski. Jeżeli chodzi o trzymanie monet PVX, to na ich oficjalnej stronie mamy portfele na, na Windowsa, na Maca, na Linuxa, na lekki wallet desktopowy. Mobilne na Android oraz na iOS. Oraz możemy trzymać na Magnum oraz na Coinomi. Z tym, że na Magnum i na Coinomi nie będziemy otrzymywać dywidend. Przejdźmy teraz do teamu Piwix. Zespół składa się z członków społeczności, niewiele jest tutaj wymienionych, jednak każdy z nich może mieć tutaj swój profil, o ile jest zaufanym członkiem społeczności i regularnie wnosi swój wkład. Wielu woli zachować swoją prywatność i występują pod nikiem, pod pseudonimem, ale chcą być tutaj wymienieni, aby ludzie wiedzieli o ich umiejętnościach. W projekcie nie występują również główni deweloperzy, wiadomo tylko, że został założony przez ludzi pod pseudonimami 7Hacks. Jest on współzałożycielem Darknetu w styczniu 2016 roku. Ekspert w dziedzinie infrastruktury IT, niezwykła wiedza na temat wszystkich rzeczy kryptograficznych. Oczywiście sami oni to tutaj chyba napisali. Następnie CoinServer, współzałożyciel i ekspert do spraw tworzenia sieci, obsługuje usługę hostingową Masternode, programista aplikacji internetowych oraz Fuzzballs, wieloletni entuzjasta i deweloper kryptograficzny krypto-service provider i niezależny programista. Miał wpływ na wiele projektów na przestrzeni lat. Aktualnym celem jest rozwój społeczności i świadomości alternatywnych walut. Anonimowość zespołu z jednej strony nawiązuje do Bitcoina, przecież dalej nie wiadomo kim jest lub kim są Satoshi Nakamoto, ale z drugiej strony odrzuca trochę zainteresowanie projektem, no bo jak masz zainwestować, skoro wchodzisz na stronę i widzisz same pseudonimy? Nic tak naprawdę nie wiesz o tych osobach, ale założeniem zespołu PWX nie jest namawianie cię na inwestycje w ich projekt czy obiecywanie zysków, tylko stworzenie prawdziwej, prywatnej kryptowaluty do użytku publicznego, wolnej od banków, od regulacji oraz wolnej od adresów publicznych. Przyjrzałem też white paper projektu. Mają oni dwa. Jeden jest o PIVX, a drugi jest o ZPWX. Oba opisują główne funkcje działania tych monet. Dosyć fajnie się je czyta, wszystko jest bardzo przejrzyste i łatwe do zrozumienia. W sumie można powiedzieć, że podczas opisu projektu to streściłem wam te dwa dokumenty. Na ich oficjalnej stronie możemy znaleźć oficjalny whitepaper do projektu Piwix, jak i do coina ZPIF. Jeżeli chodzi o społeczność, to mają oni swoje kanały na Bitcoin Talk, który jest dosyć aktywny, cały czas są wstawiane aktualizacje. Można zobaczyć ostatni post, ostatnie zapytania były na początku czerwca. Podobnie GitHub. Ostatnie aktualizacje widać 6 godzin temu, 18 godzin temu, 4 dni, 5 dni temu, 9 dni temu. Także na GitHub cały czas coś się dzieje. Na Twitterze mają oni ponad 63 tysiące followersów i na Reddit prawie 9 tysięcy. Trochę na temat konkurencji, a ona jest bardzo duża. Według Koń Papryka, kryptowalut prywatnych jest prawie 200. Jest to ogromna konkurencja i na pewno będzie bardzo ciężko. Wybić się do czołówki. Co wyróżnia Piwix wśród konkurencji? To jest on jedynym projektem Proof of Stake z protokołem Zero Coin. Możliwa deflacja oraz całkowita anonimowość poprzez ZPiwix. W podsumowaniu, standardowo zrobimy plusy i minusy projektu. Do minusów możemy zaliczyć bardzo dużą konkurencję. Tak jak przed chwilą wspomniałem, jest prawie 200 projektów Private and Security. Także ciężko będzie przebić się do czołówki. Inflacja. Zero marketingu, projekt praktycznie w ogóle się nie reklamuje. Prywatność, określam to jako minus z tego względu, tak jak wspomniałem na początku, jeżeli rządy wezmą się za kryptowaluty, to w pierwszej kolejności wezmą się za te wszystkie prywatne kryptowaluty. Brak danych o twórcach. Umieściłem to w minusach, ale każdy ma do tego osobne podejście. Do plusów projektu możemy zaliczyć całkowitą anonimowość. Jest to plus oczywiście dla wielbicieli. Kryptowalut Private and Security, konsensus proof of stake to jest to naprawdę duży plus, natychmiastowa płatność i wcale nie są drogie opłaty w tej natychmiastowej płatności, a jest również możliwość zerowych opłat. Otwarty kod źródłowy oraz decentralizacja to są również bardzo duże plusy tego projektu. Oraz dużym plusem jest spalanie opłat transakcyjnych nie jest to spotykane dosyć często w kryptowalutach i może prowadzić to do deflacji. Po zrobieniu researchu Piwix postanowiłem trochę w niego zainwestować. Nie dużo, ale coś tam włożę. Czekam na alt sezon, a jego cena jest dosyć atrakcyjna. Nie powiem, że bardzo mnie też skusiły dywidendy. Jest to ryzykowna inwestycja, takie 50 na 50, bo jak prywatne kryptowaluty zostaną zakazane, to nic z tej inwestycji nie wyjdzie. Stały zakazane, to nie wiadomo, czy w ogóle zostaną. Ciekawi mnie wasze zdanie na temat tego projektu, co o nim sądzicie? Czy ma ktoś z was Piwix w swoim portfolio? Jeżeli macie jakieś pytania do tego projektu, to śmiało zostawcie je pod filmem, a jeżeli nie oglądaliście wcześniejszych moich filmów, to zapraszam do oglądania. Staram się wyszukać dla Was niszowe, ale bardzo wartościowe projekty. Dzięki za wysłuchanie, cześć!